historii zdarzają się przypływy i odpływy. Właściwie można powiedzieć, że historia jest takim falowaniem przypływów i odpływów. Najpierw jest wojna, przed wojną, wojnę poprzedzają nastroje militarystyczne, wszyscy, prawda, prężą muskuły, no potem wojna, po wojnie przychodzi pokój, nastroje pacyfistyczne, już wszyscy mają dosyć, teraz chcą sobie odpocząć i tak dalej. Tak samo w sprawach materialnych. Już w Egipcie starożytnym, jak Biblia opisuje, były lata tłuste, po latach tłustych nadchodziły chude, potem znowu się jakoś ludzie odkuwali po tych latach chudych. I tak to faluje. Podobnie w sprawach nie tylko materialnych, ale i duchowych. Po takim jakiejś erupcji pobożności przychodzi sceptycyzm, potem ten sceptycyzm coraz z czasem się wypala i znowu przychodzi zainteresowanie sprawami nadprzyrodzonymi, znowu pobożność. Krótko mówiąc, no, mamy do czynienia z przepływami i odpływami.